Szanowni Państwo, w konferencji biorą udział pani Magdalena Łośko, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Inowrocławia i pan Patryk Kaźmierczak, radny Rady Miejskiej, dwójka najmłodszych radnych naszego organu władzy samorządowej, co też jest bardzo ważne. Sprawa rzeczywiście dotyczy projektu ustawy umożliwiającego odzyskanie praw powiatu przez miasto Inowrocław. Przypomnę, że jako Platforma Obywatelska, jako też środowisko pewne polityczne w Inowrocławiu, walczymy o odzyskanie tych praw powiatu od początku swojej działalności. Wielokrotnie wpisywaliśmy to w nasz program. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że w mieście panuje dwuwładza, o czym Państwo doskonale wiecie. Najbardziej zjawiskowa jest na terenach dróg. Drogi mają kilku różnych gospodarzy. Są drogi miejskie, mało istotne, bo to są głównie uliczki osiedlowe, o czym Państwo wiecie, ale główne arterie w mieście to są drogi krajowe, drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. Są różne przetargi na utrzymanie, zarówno letnie, jak i utrzymanie zimowe, gdy spadnie śnieg. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że osoba odpowiedzialna za uruchomienie pługu w jednej instytucji uruchamia ten pług dla swoich dróg o tej godzinie. Pług przejeżdża z namierzchem podniesionym po drogach kolejno jednej instytucji, nie wymieniając tych instytucji, drugiej instytucji, wjeżdża na te kilka ulic właściwej instytucji i wraca, nie odśnieżając pozostałych dróg. Z czym to się jeszcze wiąże? Wielokrotnie przychodzili do mnie mieszkańcy na dyżury poselskie, tak, chyba blisko 2000 dyżurów przez ostatnie lata. Wiele tysięcy ludzi się przewinęło podczas tych dyżurów i często zgłaszano problem niewłaściwego odśnieżania, uprzątania ulic, ale również tak zwanych wiat przystankowych. Przychodził do mnie pan z ulicy Marulewskiej, który od dłuższego czasu walczył o remont nawierzchni przystanku. No, problem był taki, że przystanek należy do jednej instytucji, natomiast droga jest innego organu i te dwa organy nie mogły dojść do porozumienia, kto za ten przystanek odpowiada. Ale powiem Państwu tak. Kilka dni temu minęło 90 lat od uroczystej sesji Rady Miejskiej, sesji poświęconej wydzieleniu Inowrocławia oraz kilku innych miast, w tym Gniezna, z powiatów ziemskich. I podczas tej sesji prezydent miasta Inowrocławia, pan Józef Krzymiński, 7 lipca 1925 roku powiedział, że dekret wydzielający miasto Inowrocław, dekret z 27 maja 1925 roku, oznacza Inowrocław jako miasto samodzielne, jako jednostkę autonomiczną pod względem gospodarczym i administracyjnym oraz politycznym. Z tej racji rozpiera nas upragniona duma. Inowrocław przecież sięga liczby 30 tysięcy mieszkańców. Jest bardzo poważnym uzdrowiskiem skupiającym 6 tysięcy kuracjuszy. Jest ogniskiem kultury i oświaty na całe szerokie Kujawy. I wreszcie posiada pierwszorzędne urządzenia społeczne. Takie miasto wyrosło już z rzędu miasteczek powiatowych. Ma ono prawo żądać szerszych ram i powinno zająć wśród miast Rzeczypospolitej miejsce jemu należne. Jestem przekonany, że powiat inowrocławski w dalszym ciągu ze swej strony będzie miasto nasze darzyć życzliwością. Pomyślny rozwój miast samodzielnych ma przecież nie tylko lokalne, a także ogólnopaństwowe znaczenie. Szanowni Państwo, my nie chcemy niczego nowego. My chcemy powrotu do tego, co Inowrocław zawsze miał. Do samodzielności, do praw powiatu, do możliwości stworzenia silnego organu, który będzie zarządzać wszystkimi drogami. Pozwoli to rozbudowywać nie tylko te drogi, sprawniej przeprowadzać inwestycje na skrzyżowaniach. Sami Państwo jako dziennikarze wiecie, jak wyglądają te inwestycje, kiedy droga jednej instytucji krzyżuje się z drugą. Jeden organ, który będzie miał wizję rozwoju ścieżek rowerowych.
trudno teraz, by te cztery organy, i to widać na co dzień w Inowrocławiu, zaplanowały, jak te ścieżki mają przebiegać, jak mają wyglądać. Jeden organ, który zajmie się oświatą od szkół podstawowych, od przedszkoli, od żłobka, po licea, po szkolnictwo tak zwane ponadgimnazjalne. Wreszcie jeden silny organ, który poprowadzi dobry, silny szpital i organ, który będzie dysponować większym budżetem, ponieważ prawa powiatu dla Inowrocławia to większy budżet. Większy budżet to większa możliwość uzyskiwania środków, występowania też w różnych projektach, programach z Unii Europejskiej. W porównaniu z miastami na prawach powiatu, my jako Inowrocław, mimo że liczymy tyle samo mieszkańców co Konin, nie mamy takich mocy inwestycyjnych, ponieważ mamy mniejszy budżet i mniej na inwestycje można przekazać. Dlatego w tym miejscu, w obecności dwójki młodych radnych, radnej Łośko i radnego Kaźmierczaka, zwracamy się z wielkim apelem do wszystkich środowisk politycznych, środowisk społecznych Inowrocławia. Apelem ponad podziałami politycznymi, ponad antagonizmami, ponad pewnymi podziałami personalnymi, które na pewno są, tak jak zawsze w jakiejś wspólnocie takie podziały są, z apelem o poparcie tego projektu ustawy. Niech będzie to ustawa, która stworzy ramę do możliwości wyłączenia Inowrocławia, do tego, żeby Inowrocław był silny gospodarczo, żeby był silnym ośrodkiem edukacyjnym, silnym ośrodkiem w zachodnich Kujawach, silną stolicą zachodnich Kujaw. I powiem taką rzecz. Kiedy słyszę głosy niektórych polityków, którzy tak się krygują, ponieważ nie chcą poprzeć tej ustawy z różnych przyczyn, również apeluję do nich, poprzyjcie to i określcie się jednoznacznie. Nie można być trochę w ciąży. A w ciąży się jest, albo w ciąży się nie jest. Nie można stać po środku, nie można stać w rozkroku. Podejmijcie męską decyzję i poprzyjcie ten projekt ustawy ponad podziałami dla dobra i dla przyszłości naszego ukochanego przecież Inowrocławia. To ja się spytam w takim razie radnych opozycji, czy wolą mieszkać w silnym ośrodku, takim jak Toruń chociażby, albo tak zarządzanym jak Grudziądz, gdzie drogi mają jednego właściciela, jednego gospodarza, czy chcą mieszkać w takim ośrodku mniejszym, typowym miasteczku powiatowym, w którym te drogi mają różnych gospodarzy, w różny sposób są utrzymywane, w różny sposób są remontowane, w różny sposób są odśnieżane. To nie są większe koszty. Większe koszty ponosimy teraz, kiedy czterech różnych urzędników, czterech albo pięciu nawet, jeśli wliczymy też drogi wewnętrzne, pięciu urzędników, pięciu różnych administratorów siedzi w pięciu różnych miejscach i wysyła pięć różnych ekip w kilku przetargach do utrzymywania tych dróg. Większe koszty. Oczywiście większe perspektywy dla Inowrocławia, lepsza usługa publiczna to są większe koszty. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z filią Inowrocławiu, przeciwko czemu ci sami ludzie protestowali, udało się utworzyć, zmieniając ustawę, ponieważ nie mamy praw powiatu, tak jak Bydgoszcz, gdzie te egzaminy można przeprowadzać. Czy ktoś przeciwko temu teraz protestuje? Nie. To jest świadectwo tego, że Inowrocław obsługuje nie tylko mieszkańców naszego miasta i wyłączony Inowrocław, silny Inowrocław, będzie oznaczać lepszy poziom życia i lepszy poziom usług publicznych dla wszystkich mieszkańców powiatu inowrocławskiego. Tak jak lepszy poziom usług publicznych mają w powiecie toruńskim czy w powiecie bydgoskim, ponieważ silna Bydgoszcz, dobrze zarządzana przez jednego gospodarza, ktokolwiek by nim nie był, odetnijmy sprawy personalne, oznacza lepszy poziom usług dla wszystkich mieszkańców. Z WORD-ów Inowrocławia, z tych egzaminów, przeciwko którym te same osoby protestowały, kto korzysta? Mieszkańcy miasta, ale widzę też szczęśliwych, nie wiem, młodych mieszkańców z Pakości, ludzi dojeżdżających tam z Rojewa czy ze Złotnik, którzy nie mieliby tej możliwości, gdybyśmy przez 4 lata tego boju o tamtą ustawę nie stoczyli. Lepiej, silniej zarządzane szkoły, lepiej, silniej zarządzane
położone w powiecie, w mieście powiecie szpital oznacza lepsze usługi dla wszystkich mieszkańców. Tak to jest zorganizowane w tych miastach silnych w całej Polsce. Zdaniem kluczem jest to, że ile Wrocławia na to nie stać, więc stać ino Wrocław na takie rozwiązanie? Ino Wrocławia nie stać, a kilkanaście miast mniejszych od ino Wrocławia, musielibyśmy sobie zadać pytanie, czy stać na to kilkanaście miast mniejszych ino Wrocławia, takich nawet jak Sopot dwa razy mniejsze, czy Krosno, które prawa powiatu posiadają. Znaczy, to jest bardzo prosta rzecz. My nie tworzymy dodatkowego też powiatu. My nadamy gminie Inowrocław, gminie miasto Inowrocław uprawnienia powiatu. Więcej, koszty się obniżą. Liczba radnych w powiecie spadnie. Rada powiatu będzie okrojona, nie pamiętam tego przeliczniku, czy 7, czy 9 radnych trzeba by przeliczyć. I jakie to będą koszty potężne administracyjne w dietach tych osób, ponieważ radni miejscy, siedzący zresztą tu obok, przejmą uprawnienia radnych powiatowych. Także korzyści, jeśli chodzi o administrację, moim zdaniem będą. Większy budżet, oczywiście, że to są większe wydatki, bo to jest większa infrastruktura, tak jak prezydent Krzemiński mówił, że Inowrocław posiada pierwszorzędne urządzenia społeczne. To jest taki język tamtych czasów, ale pierwszorzędne urządzenia społeczne kosztują w każdym dużym mieście, natomiast budżet większy, ponieważ wiąże się to z większymi dochodami miasta po wyłączeniu, no to są te pierwszorzędne urządzenia społeczne. Pozwolę może sobie tylko wtrącić, że w ślad za tymi instytucjami, które ewentualnie weszłyby w zarząd miasta Inowrocławia, na pewno też wejdą też środki z dotacji, czy też z subwencji, także te środki też będą innego rzędu. Także myślę, że tutaj obawy pod tym względem nie powinno być. Ja powiem tak, prezydent Ryszard Brejza, środowisko prezydenta z Porozumienia Samorządowego, popierany przez Platformę, jesteśmy drugim ugrupowaniem w tej koalicji, od początku swoich rządów walczy o wyłączenie z powiatu ziemskiego. Przychodzi taki moment, być może to jest chwila w dziejach Inowrocławia wyjątkowa i zapewne tak będzie. Tak będzie oceniona kiedyś, gdzie mamy swoją szansę. I apelujemy o to, wyzbywając się tych uprzedzeń, żebyśmy ponad podziałami politycznymi poparli to. Dlatego pozwolicie Państwo, że w tym momencie wspólnie z radnymi podpiszemy apel, do którego poparcia zachęcamy wszystkich radnych i wszystkich szefów ugrupowań politycznych i stowarzyszeń z terenu naszego miasta. Ten apel będzie dostępny w moim biurze i zachęcam gorąco do tego, żeby się zadeklarować. Tak jak wcześniej mówiłem, nie może być trochę wciąż. Proszę bardzo. Dzięki. Dyskutujemy o tym od kilku albo 10 nawet lat. Dyskutują tym dziennikarze, publikując artykuły o kolejnych problemach. Na sesjach Rady Miejskiej ten temat cyklicznie się pojawia. Więcej, z tego co pamiętam, w 2006 roku, to jest pytanie do starszych radnych, Rada Miejska już raz, albo w 2007 roku, taki apel popierający wyłączenie miasta z powiatu poparła. Co więcej, tak jak sobie przypominam i przypominam nazwiska niektórych radnych, część radnych, którzy dzisiaj twierdzą, że to jest złe rozwiązanie, którzy opuścili sesję Rady Miejskiej, wtedy głosowała za tym, żeby tę grodzkość odzyskać. Dyskusja toczy się od wielu lat. Dyskusję zawsze można prowadzić w trakcie przyjmowania ustawy. Temu służą też konferencje nasze, żeby tłumaczyć, wsłuchiwać się też w głos ludzi. Ja akurat mówię, w biurze poselskim przez te lata w ten głos się wsłuchuje i opinia jest jednoznaczna, kategoryczna.
Nikt nie zgłosił się do mojego biura na dyżur, kto chwaliłby podział zarządzania publicznego, ten wielostopniowy, wielopłaszczyznowy w Inowrocławiu. Raczej przychodzili ludzie z pretensjami do prezydenta, że jakaś droga nie jest wyremontowana. Trzeba było tłumaczyć, że to nie jest ulica akurat Urzędu Miasta, albo przychodzili z pretensjami w drugą stronę. Jedna rzecz też bardzo ważna, podnoszone jest to również publicznie. Pomoc społeczna, która opiera się w Inowrocławiu o dwie różne instytucje, czyli Centrum Powiatowe, Centrum Pomocy Rodzinie, również jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z właściwymi filiami. Są, tak jak wcześniej mówiłem też, są dwa nawet muzea soli w Inowrocławiu. Czy to nie jest jakiś... Czy to nie jest, nie wiem, przedziwna jakaś sytuacja, gdzie jest muzeum stworzone ze środków unijnych przez miasto Inowrocław, a potem muzeum stworzone przez inną instytucję, czyli przez starostwo powiatowe. Dwa muzea, które mają te same eksponaty, ale nie chodzi o muzea, bo akurat muzea to nie jest... Może niektórzy są zakochani w muzeach, to jest ważne oczywiście, to jest kultura, to jest bardzo ważne. Ale taka rzecz jak rzeczywiście bezrobocie, gdzie miasto nie ma możliwości, nie ma narzędzi do tego, żeby z tym bezrobociem walczyć. My apelujemy o poparcie tej ustawy, ponieważ to jest ustawa, która daje możliwość do tego, żeby Rada Ministrów podjęła rozporządzenie wydzielające Inowrocław. Środowisko powiatowe w 2002 roku przeforsowało zmianę ustawy o samorządzie powiatowym, które uniemożliwiając wyłączanie się takich miast jak Inowrocław z powiatu. To znaczy teraz powiat można podzielić na dwa powiaty, mały powiat ziemski nawet, lichy powiat ziemski, mogileński powiedzmy złożony chyba z czterech gmin, można podzielić na dwa malutkie. Ale nie można wyłączyć jednej gminy, takiej jak miasto Inowrocław, z powiatu i nadać uprawnień władzom miasta, Radzie Miejskiej uprawnień Rady Powiatu, a prezydentowi uprawnień starosty. Czyli my tworzymy ramy dopiero do tego, żeby w drodze rozporządzenia, po zbadaniu kryteriów wszystkich, Rada Ministrów podjęła decyzję. Jeżeli ja już widzę blokowanie i atakowanie tej ustawy na tym etapie, bardzo wczesnym, no to wiem, co będzie na jesieni. Na jesieni może być tylko gorzej, jeżeli ta ustawa będzie przyjęta. Ale to było tak jak z wcześniejszą ustawą. Przez 5 czy 6 lat walczyliśmy o możliwość przeprowadzania tych egzaminów, organizowania ich, żeby WORD Bydgoski mógł te filie stworzyć, to były podobne też zabiegi czynione przeciwko ustawie, która dawała dopiero możliwość do utworzenia i do organizowania. Bo przecież taką decyzję, wiecie Państwo, Sejmik z Panem Marszałkiem podjęli, że ten punkt w Inowrocławiu powstał. Ale kryteria, to jest też dobre pytanie, no kryteria są po naszej stronie. Po wyłączeniu Inowrocławia z powiatu ziemskiego, miasto powiat Inowrocław będzie liczyć 75 tysięcy mieszkańców, ale okoliczne gminy wszystkie, których będzie w sumie, tak jak chyba liczyłem, 8, i tak będą stanowić bardzo silny powiat ziemski. Bardzo silny powiat ziemski, złożony z blisko chyba 80 parę tysięcy mieszkańców. W porównaniu z powiatami mogileńskim, powiatem żnińskim, powiatem radziejowskim, będzie to naprawdę bardzo silny powiat. Także nie ma tutaj tej obawy, która jest przy innych ośrodkach z kolei, które dążą do wyłączenia z równą stanowczością jak Inowrocław, że powstanie tak zwany wianuszek słabych gmin, słaby powiat. Nie, powstanie silne miasto Inowrocław i będzie nadal silny powiat ziemski inowrocławski, który będzie miał możliwość skupienia się na swoich problemach. Problemy tych terenów są czasami trochę inne niż problem ośrodka subregionalnego, jakim jest ośrodek inowrocławski.
Może ja tylko pozwolę jeszcze sobie dodać, że istotne w tej sprawie na późniejszym etapie może też mogą się też okazać konsultacje społeczne, które mogłyby pokazać mieszkańcom, czy mogłyby wyjaśnić, tak, na czym polega cały proces, na czym będą polegały zmiany. Także myślę, że tutaj no, to jest droga otwarta co do informowania mieszkańców, co do dyskusji. Także nie, no, moim zdaniem nie powinniśmy się tutaj w żaden sposób niczego obawiać. I rzeczywiście 5 lat temu wyłączono Wałbrzych z powiatu. Po wieloletniej walce prezydenta tamtego miasta decyzję podjął rząd Platformy Obywatelskiej. To była decyzja też pana premiera Tuska. Wałbrzych został wyłączony z powiatu i z tego co wiem, bo rozmawiam z posłanką z Wałbrzycha, ludzie tam są bardzo zadowoleni, jeśli chodzi o zmiany, które zaszły w mieście, a mieli dokładnie te same problemy z drogami, zarządzaniem publicznym, jak w Inowrocławiu.